A powiedziałeś jeszcze o tym, że pomagasz swoim klientom rzucić palenie. Jak rzucić Tak. palenie? Wiesz co, no, kluczowa kwestia. Rzucenie palenia wiąże się ze zmianą sposobu myślenia. To jest, wiesz, w zasadzie tak, ja pracowałem z wieloma uzależnieniami. Czasami do mnie przychodzili ludzie uzależnieni od wielu rzeczy. Licząc to narkotyki twarde, miękkie, alkohol, leki psychotropowe i tak dalej, a palenie było na samym końcu. I tutaj, wiesz, uzależnieniem jest tak. Zawsze staram się stworzyć taką jakość życia, która nie będzie wymagała od ciebie tego, co ci wcześniej pomagało. Bo to znaczy, że był jakiś deficyt, który chciałeś jakby uzupełnić czymś, co było ci potrzebne do zatkania pewnej dziury. I to jest, wiesz co, jakby dla mnie to jest wyjście do ataku, tak? Nie życie w strachu, żebym tylko nie zapalił, żebym tylko nie wypił, żebym tylko nie wziął leków, tylko wyjście do ataku na zasadzie, co muszę zrobić, jaką jakość życia muszę stworzyć, żeby to gówno mi nie było potrzebne, tak? Żebym stał się człowiekiem, który takiego czegoś w życiu nie potrzebuje, bo życie moje jest kompletne i obfituje w takie ciekawe rzeczy, że nie muszę w te pierdoły zaglądać, czy tym się przejmować. I to jest kluczowe, wiesz, tym wszystkim, że jakby staram się za pomocą hipnozy to zmienić, no i dawać ludziom jakby szereg narzędzi, żeby nawet nie musieli o tym myśleć. Czyli Bo wiesz, korzystasz jakby. również z hipnozy przy tym. Tak. Wiesz co, hipnozę, którą tworzę, bo tworzę zazwyczaj nagrania, które ludzie słuchają, bo jakby, wiesz, jedna hipnoza jest w stanie jakby zerwać stare wzorce, wytworzyć nowe wzorce zachowań, ale umysł uczy się dobrze przez powtórzenia. W związku z tym tworzę dla nich specjalne nagrania, na podstawie których oni sobie słuchają codziennie, utrwalają te wzorce, no bo mi zależy na skuteczności, wiesz. Ja chcę, żeby do mnie klient przyszedł raz i nie przychodził więcej, bo to jest też dla niego taka wiadomość, że no, nie potrzebował mnie i nie potrzebuje, żebym ja mu trzymał łyżkę i karmił go, tylko wiesz, ja mu pokażę, jak ma korzystać ze swojego umysłu, co ma zmienić ze swoim życiem. Zazwyczaj dostają ode mnie klienci jakąś tam szereg nagrań, które przygotowałem, i wraca do domu i ma żyć innym życiem. Tyle. Wow, pięknie. Też paliłem dość długo. 10 lat paliłem i rzuciłem, czytając książkę Alain Carr, Łatwy Tak. sposób, jak rzucić palenie. Przeczytałem tą książkę chyba 10-krotnie. I za każdym razem wracałem do papierosów. Natomiast ta ostatnia próba rzucenia, która się powiodła, już nie palę długo, to jeszcze w Do tej metody wprowadziłem takie myślenie, które jest przekazywane w metodzie 12 kroków alkoholikom, że ja jestem do końca życia już uzależniony, że ja muszę pamiętać o tym, że ja jestem palaczem i ja po prostu nigdy nie mogę zapalić, bo to wróci, nie? Tak, wiesz, to jest znowu taki krok w stronę uważności. Ja co prawda, wiesz, jakby nie szedłbym w stronę strachu, bo jakby mówię, ja jakby z doświadczenia wiem, że pójście w taką stronę odwagi, nie? Na zasadzie pytania, kim muszę się stać i w co zacząć muszę wierzyć, żeby ten problem do mnie nie wrócił. Czyli kim muszę się stać i w co zacząć muszę wierzyć, żeby ten problem do mnie nie wrócił. Czyli wiesz, staram się jakby zagrzebać trochę i pomóc ułożyć komuś swoją tożsamość i swoje kluczowe wartości, żeby nie chciał do tego wracać. Na zasadzie takiej, wiesz, ktoś ma dzieci, nie? No i teraz mówię tak, okej, skoro mówisz, że papierosy są takie dobre i w sumie nie są szkodliwe, to może powiedz swojemu dziecku, że jak będzie uczyło się do egzaminu ośmioklasisty, żeby wzięło sobie tak tą paczkę fajek i codziennie jak sobie spali, to wiesz, to pozwoli mu opanować stres, nie? No powiedz mu, żeby, wiesz, zaczął jarać. No, ty jarasz, no to on też ma prawo do tego, nie? No przecież nie będziesz mu odmawiał, co, ty możesz, a on nie może. I wiesz, to jest takie uruchomienie myślenia na zasadzie, ok, czy chcesz, żeby twoje dzieci nie paliły? Tak, no to jak ci się wydaje, czy twoje słowa mają znaczenie w momencie, kiedy ty palisz? No nie. Czy chcesz, żeby twoje dziecko umarło, mówiąc wprost? Bo ten ból w życiu motywuje. Ja ten ból staram się wywołać zawczasu, nie? Czy chcesz, żeby twoje dziecko umarło na raka płuc tylko dlatego, że ty miałeś za leniwą dupę, żeby to gówno rzucić, bo usprawiedliwiałeś się całe życie, a dzięki tobie twoje dziecko pali, no bo przecież tata palił, no i przeżył tyle lat, nie? Czy weźmiesz za to odpowiedzialność?